Spotykamy dzisiaj Maryję, która śpiewa swój hymn uwielbienia, tak zwany Magnifikat. Maryja uwielbia Boga za wielkie rzeczy, jakie dokonał w jej życiu, w jej historii życia. Zauważmy, że kiedy zobaczymy, ile dobra jest na co dzień wokół nas, ile dobra Bóg złożył w nas, ile okazał nam miłosierdzia, wówczas możemy tak samo jak Maryja uwielbić Boga. Postawa uwielbienia Boga w wielkich rzeczach, których dokonuje w naszym życiu, rodzi się właśnie z doświadczenia Jego miłosierdzia. Ile razy doświadczamy Jego działania w naszym życiu, Jego bezinteresownej, miłosnej łaski, tyle razy w naszym sercu może rodzić się wdzięczność wobec Twórcy, że jesteśmy tak samo jak Maryja bardzo umiłowani przez Niego, obdarowani przez Niego. Serca, które uświadamia sobie, że Bóg je kocha, że Bóg je wypełnia swoją łaską, rodzi się uwielbienie. Niech hymn Maryi, hymn Magnifikat, który często odmawiamy, którym się modlimy, który słyszymy niejednokrotnie też w liturgii, niech on się staje naszym hymnem uwielbienia za wielkie rzeczy, których Bóg dokonuje w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, w naszej osobistej historii zbawienia.